Tym razem potrawa, która jest naprawdę prosta w przygotowaniu i nawiązuje do staropolskich zwyczajów przygotowywania ryby. Po pierwsze, ryba, która musi być podana na sposób słodko-kwaśny, czyli zawierać te elementy słodyczy, ale również kwasowości, oraz zrobimy sałatkę chlebową, a to wszystko dopełni polewka piwna w nieco innym ujęciu. O tych rzeczach jeszcze opowiem, ale zacznijmy od marynowania ryby. Cztery ładne steki z łososia, bez skóry, już oczyszczone, musimy zamarynować. Marynata jest banalnie prosta. Sos sojowy przelewam do naczynia. Do niego dodaję mniej więcej taką samą ilość miodu naturalnego. To wszystko doprawimy posiekanym ząbkiem czosnku. I czosnek musi być rzeczywiście bardzo drobno posiekany, żeby jak najwięcej aromatu przeszło do marynaty. Okay. Dodamy trochę ostrości i oczywiście kwasowości. Kwasowość to sok z limonki, ostrość odrobina ostrej papryczki, drobno posiekanej. Razem z nasionkami, ponieważ to wszystko drobniutko teraz posiekam, możemy i nasiona zostawić. Czym więcej ostrości, tym lepiej. Mieszanina tych smaków, moi drodzy, to typowe połączenie dla kuchni staropolskiej, które opisywane jest w najstarszej książce kulinarnej, polskiej książce kulinarnej. Z lubością serwowano tam nie tylko ostrą papryczkę, ale również limonki. Dodajemy sok z limonki. To wszystko dokładnie mieszamy, ale dodamy też tutaj troszeczkę tłuszczu pod postacią oliwy z oliwek. Wszystkie aromaty najlepiej rozpuszczają się w tłuszczach, więc tego tłuszczu również tutaj nie może zabraknąć. No i teraz dokładnie mieszamy. Na razie bez żadnej soli, bez pieprzu, ta sól musi się również pojawić. Dobrze wyważone przyprawy, słodkie, słone, gorzkie, ostre, kwaśne, to gwarancja idealnej marynaty. Ta wygląda dobrze. Marynaty nie może być zbyt dużo też. Chciałbym, żeby ryba przeszła tylko powierzchniowo tą marynatą. Będziemy to się stosunkowo krótko marynować, dlatego też bardzo przyjemnie, ale brakuje jeszcze jednego składnika. Świeża kolendra, posiekana świeża kolendra na samym końcu trafi do marynaty. Dobra. Słodko-kwaśna, ale wysycona również aromatem sosu sojowego marynata jest gotowa. Nic więcej nie potrzeba. Dodam tylko troszeczkę soli i już mogę układać w niej łososia. Łososia, którego obtoczę z każdej strony i zostawię. Mamy zamarynowanego już łososia. Odstawiam go dosłownie na 10-15 minut do lodówki. Teraz zajmę się przygotowaniem dodatku do łososia. Tym razem nie będzie to żadna kasza, ryż, makaron czy też inne dodatki skrobiowe. Wrócę do tradycji wykorzystania tak naprawdę w kuchni polskiej właściwego wykorzystania chleba. Chleba, który nie do końca jest świeży. Chleba, który może być świeżym chlebem, ale to jest tak naprawdę sposób na chleb już nieco czerstwy. Chleb był składnikiem sałatek. Ja dzisiaj taką sałatkę chlebową chciałbym przygotować. Po pierwsze, okrojony ze skóry chleb, sam miąższ, musimy pokruszyć na mniejsze kawałki. Oczywiście zamiast białego pieczywa możecie używać pieczywa pełnoziarnistego bądź też razowego. Każdy rodzaj pieczywa nadaje się tutaj znakomicie. Należy tylko pamiętać o tym, że jeżeli chcecie używać chleba razowego, bo też tradycyjnego na zakwasie, musi być on rzeczywiście świeży. Twardy chleb niestety po upieczeniu, co my za moment zrobimy, no, nie nadaje się do jedzenia. Do chleba już teraz dodamy ząbek czosnku pokrojony w bardzo cienkie plasty. Jeżeli macie mniejsze ząbki czosnku, użyjcie dwa. Chleb musi pachnieć czosnkowo. No i teraz jeszcze do tego oliwa. Skrapiamy całość oliwą z oliwek. W moim przepisie pojawi się jeszcze jeden składnik, o którym wiem, a teraz mogę wam również powiedzieć. Pachnący chleb to również pachnący suszoną kolendrą. Świeża kolendra poszła do salsy, natomiast tutaj chciałbym dodać również troszeczkę suszonej kolendry. Świeża się pojawi na samym końcu, ale już teraz do zapieczenia troszkę suszonej kolendry, roztartej bardzo mocno.
W zupełności nam to wystarczy i posypujemy tym pudrem kolendrowym sałatkę. Tak przygotowany chleb z czosnkiem, kolendrą i oliwą trafi teraz do piekarnika. Temperatura 180 stopni. Zapiekamy około 4 minut. Po tym czasie wyjmę, zobaczę, czy chleb już się zarumienił. Przerzucę go dwa razy i jeszcze raz włożę do piekarnika. Chciałbym, żeby w środku był jeszcze wilgotny, ale na zewnątrz ładnie przerumieniony, lekko spieczony. Teraz przygotuję pozostałe składniki sałatki. Na początek pomidory koktajlowe, które muszę umyć. Pokroję je po prostu na pół. Sałatka chlebowa potrzebuje oprócz oliwy również troszkę wilgoci. Sok pomidorowy ze świeżych pomidorów wyciśnięty, koktajlowych, pachnących, nadaje się tutaj idealnie. Myjemy pomidory i kroimy na pół. W tym przypadku należy pamiętać, że czym bardziej dojrzałe pomidory, tym zdecydowanie lepiej, mają więcej aromatu. To nie mogą być twarde, zielone pomidory. Te, które ja mam, nadają się idealnie. Jest jeszcze jeden składnik. Chleb bardzo dobrze układa się z jakiegokolwiek rodzaju orzechami. Tym razem pistacje obrane musimy pokruszyć. Wystarczy je pokruszyć nożem, na pewno nie żadnym młynkiem. Chciałbym widzieć kawałki orzechów później w sałatce. Przesypuję pistacje z powrotem do miski. Wspomniałem coś o kolendrze, więc kolendrę też mogę teraz już posiekać nieco grubiej, żeby było widać później listki kolendry w sałatce. Tak przesiekana w zupełności mi wystarczy. Przesypuję z powrotem ją do miseczki. Na samym końcu, ale bardzo ważny, będzie kozi, dojrzały ser. To jest ser, który znakomicie pachnie, jest twardy. Można go zetrzeć na tarce i w takich dużych płatkach dodać do sałatki. Jedyny warunek, jaki trzeba spełnić, to że chleb nie może być zbyt gorący, o czym należy pamiętać. Przesypujemy ser również do miseczki i tak naprawdę mamy już wszystkie składniki, które są nam potrzebne do sałatki chlebowej. Oczywiście możecie dodać mnóstwo jeszcze innych rzeczy, ale ta moim zdaniem znakomicie układa się z tak zamarynowanym łososiem, jakiego my mamy przygotowanego. Sprawdźmy, jak czuje się chleb. Lekko tylko przyrumieniony, chrupiący na zewnątrz. Przemieszam go, tak jak obiecałem. Dodam jeszcze niewielką ilość oliwy i z powrotem do pieca na kolejne 4 minuty. Czekamy na chleb. Łosoś się marynuje, więc my możemy zrobić jeszcze jedną rzecz, która jest nam potrzebna do potrawy. Każda potrawa niemalże składa się z co najmniej jednego dodatku i obowiązkowo z sosu. Tym razem będę inspirował się kolegą Pascalem Brodnickim, a w zasadzie nie, to zbyt dla niego duży splendor. Jego kuchnią, rodzimą, której absolutnie nie wymyślił, tylko ją dzisiaj uprawia. Sos za bajon na bazie szampana, żółtek jaja, nic więcej, ubity na puszystą pianę. Moi drodzy, co tam szampan? Piwo nadaje się do tego znakomicie. Składniki sosu są dokładnie takie same. Zimny garnek, zimne piwo i zimne żółtka jaja. Ja bym chciał te żółtka ubić na wspaniałą pianę, ale zanim to nastąpi, chciałbym, żeby piwo też pachniało. To też moja polewka piwna, wzorem sałatki, będzie pachniała kolendrą, ale suszoną kolendrą. Robię dokładnie to samo, co przed chwilą suszoną kolendrą, czyli ucieram ją w moździerzu. Na pył. Teraz godna jest, żeby zostać zanurzona w piwie. Przelewam więc piwo do naczynia. Dosypuję kolendrę. Dodaję 4 żółtka, mniej więcej na 400 ml piwa 4 żółtka, czyli na 100 ml jedno żółtko. Taki sos będzie puszysty i szybko wam się zrobi. I na samym końcu dodamy tutaj odrobinę miodu.
nie cukru, ale szlachetnego miodu. Polewka piwna była na różne sposoby doprawiana. Cukier pojawiał się zawsze. I twarogowy ser pokruszony na samym końcu. Chciałbym, żeby mój sos był lekko słodki, bez przesady. Trzeba znaleźć ten odpowiedni balans pomiędzy słodyczą, ostrością i goryczą tak naprawdę piwa. Wszystkie te składniki, które teraz mam, muszę ubijać na lekkim gazie, podgrzewać i ubijać. Na razie widzimy tylko tutaj wymieszane żółtka z piwem. Tak naprawdę nie przypomina to w ogóle, w żaden sposób sosu. Ale podczas ubijania i jednoczesnego podgrzewania z tego powstanie piana. Puszysta i zawiesista dopiero w momencie, kiedy to osiągnie właściwą temperaturę, około 75 stopni. Dlatego tak ważne jest, żeby to cały czas ubijać i podgrzewać. Ja jeszcze wyjmę chlebek. Żeby się zbyt mocno nie wysuszył. O właśnie. Słyszycie? Chrupiący na zewnątrz, ale w środku ciągle wilgotny, mięciutki. Idealnie upieczony. Odstawię go dosłownie na chwilę, żeby przestygł. To wszystko trwa chwilę i oczywiście zapomniałem powiedzieć, że spokojnie możecie sobie poradzić robiąc to mikserem, a nie strzepaczką ręczną. Zastyga po lekkim dmuchnięciu. Właściwa konsystencja. Pozwólmy jej troszeczkę odstać. Zostawię ją na zboczku. Od czasu do czasu zamieszam, żeby wyrównać temperaturę. Przyszedł czas wreszcie na doprawienie sałatki chlebowej. I teraz bardzo prosto. Wsypujemy wszystkie składniki do jednej miseczki. Chleb. Do tego pomidorki, które jednak trzeba troszeczkę rozgnieść. O właśnie, żeby ten sok z pomidorów przeszedł do sałatki chlebowej, nadając jej troszeczkę wilgotności. Więc kilka pomidorków zmiażdżonych dodaję do środka. Dodajemy tutaj orzeszki pistacjowe. Świeżą kolendrę. I na samym końcu starty ser kozi. To wszystko jeszcze raz skropię już świeżą oliwą z oliwek. I tak naprawdę wystarczy to dokładnie wymieszać i doprawić jeszcze solą i pieprzem. I sałatka chlebowa do łososia jest gotowa. O tak. Odstawiam sałatkę na bok. Sos mamy gotowy. Możemy więc zająć się łososiem, który na pewno się zamarynował. Idę po łososia. Tak naprawdę sałatka chlebowa musi być podana tuż po przygotowaniu. Jeżeli chcecie ją podać, dodajcie te wszystkie składniki w ostatniej chwili. Sos piwny również warto przygotować w ostatniej chwili. Dlatego też czekałem, bo chcę, żeby łosoś był jeszcze delikatnie surowy w środku. Nie chcę go za bardzo wypiekać. Ale zanim go położę na patelni grillowej, to odsączę go na papierowym ręczniku, żeby zdjąć przede wszystkim dużą ilość miodu. Ten miód szybko by nam się przypalał, dlatego też najpierw na papierowy ręcznik, a później na patelnię. Przed położeniem czegokolwiek na patelnię grillową, ręcznik papierowy nasączony olejem i smarujemy. I układamy kawałki ryby. Już teraz mam naszykowaną blachę wyłożoną pergaminem. Ryba z miodem i sosem sojowym bardzo szybko zacznie się przypiekać. O to też chodzi. Chciałbym, żeby te prążki były naprawdę mocno przypalone. Natomiast później szybko przekładam ją na blachę z pergaminem. Troszeczkę oleju i od razu wkładam do piekarnika. Dociągnę, czyli dopiekę tę rybę w piekarniku. Przewróćmy na drugą stronę. Tutaj doskonale widać przypieczony sos sojowy razem z miodem. Tak zaznaczoną tylko na grillu rybę wkładam do piekarnika. Temperatura mocna, 180 stopni. Szybko z zewnątrz, w środku jeszcze delikatny, soczysty. I będzie się piekł ten łosoś przez około 5 minut.
Mamy wszystkie składniki potrawy, łosoś już prawie dochodzi, ale możemy zacząć od wykładania sałatki. Sałatkę, która na pewno już jest idealna. Jeżeli chcielibyście ją podgrzać, możecie spokojnie wrzucić w takiej właśnie postaci do piekarnika. Nie przejmujcie się serem. Jeżeli on złapie troszeczkę temperatury, okryje te chrupiące kawałki chleba, przylepi się do nich, sałatka będzie równie smaczna. Wykładam stosunkowo solidną porcję sałatki do miseczki. Łosoś jest upieczony, prezentuje się znakomicie w środku. Mam nadzieję, jeszcze delikatnie różowy. Po upieczeniu łososia polewam jeszcze marynatą, w której leżał. Po upieczeniu polewam jeszcze łososia tą marynatą, która mi została. Zostawiam go dosłownie na kilka sekund i już mogę to wszystko razem składać. I na samym końcu, z jednej tylko strony, wylewam polewkę piwną. Moim zdaniem, tak powinna prezentować się kuchnia polska. W takim anturażu smakowym. Spróbujcie sami i ocencie.